chciałabym pokazać, jak wyglądały dawne, jedno z dawnych rzemiosł, a właściwie taki cykl mały rzemiosł w zakresie pracy z włóknem. To, co tutaj widzimy, to jest takie proste wrzeciono, jedno z podstawowych, bardzo dawnych narzędzi do przędzenia runa zarówno zwierzęcego, czyli na przykład owczego, ale też włókien roślinnych, włókien łykowych, do których należą len, konopie włókniste, pokrzywy. Między innymi to są rośliny, które były uprawiane na naszym tutaj, w naszym rejonie i o których opowiem, które pokażę, jak wygląda z nimi praca w zakresie przygotowania włókna do przędzenia i samego już przędzenia na wrzecionie i na kołowrotku. Wrzeciono, tak jak wspominałam, jest takim prostym, pierwszym narzędziem, które było stosowane w różnych częściach świata do przędzenia. Kołowrotek jest, no, w porównaniu do wrzeciona, to są już wieki postępu. Kołowrotek w takiej formie to jest kołowrotek, o którym pierwsze wzmianki były w wieku XIII. Pierwsze publikacje jakieś, pierwsze no, właściwie obrazy, które możemy zobaczyć, to jest wiek XIV-XV. W niemieckich książkach nosił też nazwę kółko Jurgensa. Prawdopodobnie na podstawie nazwiska człowieka, który opisał i narysował, jak wygląda i opisał mechanizm działania. Praca na wrzecionie, takim prostym, składającym się z jakiegokolwiek elementu typu patyczek, listewka i obciążnika, przęślika. Przęśliki, które były zwykle stosowane, to były przęśliki gliniane. One służą za rodzaj koła zamachowego w wrzecionie, w kołowrotku. Kołem zamachowym jest ten największy element. Widać tutaj pewien postęp niewątpliwie. Głównie polega on na przyspieszeniu pracy przątki, czyli osoby, która zajmuje się tym właśnie rzemiosłem. Chciałabym pokazać, jak w taki prosty sposób wygląda przędzenie na wrzecionie. To jest prosty sposób dla mnie, niekoniecznie dla osoby, która będzie akurat zaczynała. Praca polega na tym, aby rozkręcić w jedną i zawsze tę samą stronę urządzenie. Ten ruch rotacyjny powoduje zarówno kręcenie się tego naszego wrzeciona, ale cały skręt przenoszony jest w górną część naszego włókna. Więc wprawienie w taki ruch powoduje, że tutaj u góry, w tej górnej części runo przygotowane wcześniej zaczyna się skręcać i tworzy się nić. Trudność, a najbardziej czasochłonność pracy na wrzecionie polega na tym, że musimy wykonać dwa ruchy. Dwie czynności głównie polegające na tym, że jest zakręcenie tym wrzecionem kołem zamachowym, powoduje uzyskanie tutaj skręconej przędzy. No i drugim ruchem, który trzeba zrobić, drugą czynnością jest nawinięcie tego, co nam się skręciło na nasze wrzeciono. Zwijamy ten fragment, który wcześniej się skręcił, więc ten ruch trochę zajmuje, ta praca dlatego była taka czasochłonna, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo one funkcjonują na całym świecie i w dzisiejszych czasach też kobiety przędą na wrzecionach. No wiadomo, że dużo łatwiej można wrzeciono ze sobą zabrać, było i można zabrać teraz w każdą możliwą podróż. Podczas innych prac, które nie wymagały zaangażowania dłoni, można było przejść. To akurat przy kołowrotku jest trochę mniej realne do zrobienia, no bo kołowrotka nie można zabrać wszędzie ze sobą. To, co ja tutaj pokazuję, jeśli chodzi o rodzaj surowca, który jest przędziony, to jest runo owcze. Przez etap taki przed przędzeniem, który musimy też przejść, żeby przygotować w sumie zarówno surowiec roślinny, jak i zwierzęcy do przędzenia, to jest uczesanie, przygotowanie włókien w taki sposób, że układają się w jednym kierunku, tworząc w pewnym sensie taki rodzaj taśmy. I ta taśma właśnie w momencie skręcania staje się przędzą, staje się nicią, grubszą lub cieńszą, w zależności od tego, co chciała uzyskać przątka, albo jakie były jej umiejętności. I to jest jeden z rodzajów przędzenia historyczne. Do około XIII wieku wyłącznie istniała taka technika przędzenia na wrzecionach.
One zupełnie różnie wyglądały. Miały haczyk u góry, haczyk na dole, nigdzie nie miały haczyka, miały rowki, miały różne rodzaje przęślików, większe, mniejsze. Chodziło tylko o to, żeby wprawić je w ruch i żeby uzyskać ten skręt przędzy, który tutaj jest widoczny. Tym drugim rodzajem przędzenia, bardziej nam współczesnym zdecydowanie, jest kołowrotek, który te dwie czynności robi za nas jednocześnie, bo on zarówno skręca przędzę, jak i nawija. Więc praca na nim jest znacznie szybsza. Tak samo wszystkie włókna, które przygotowujemy, wymagają wcześniej wyczesania, na przykład na takich gręplach ręcznych. Możemy sobie te włókna przygotować w taki sposób. Umieszczamy jakąś jego ilość i przeczesujemy też w jednym kierunku, żeby uzyskać taką strukturę, która umożliwia i ułatwia nam później to przędzenie. I taki rodzaj już takiego puchatego, puszystego surowca, który mamy, to może być, jeśli chodzi o len, to jest len w różnych postaciach. To są dość krótkie włókna lniane. Są też tutaj, za mną gdzieś? Gdzieś tutaj mam takie długie, o przepraszam, wiszą na kołowrotku, bardzo długie włókna lniane, które też w zasadzie można było prząść i na wrzecionie, i na kołowrotku. To jest jeden z rodzajów tych włókien roślinnych, długie lniane. Tutaj są krótkie lniane, one były wykorzystywane jako taki, znaczy w zasadzie pozyskiwało się je jako odpad przy etapie czesania, ale oczywiście również były surowcem, który nadaje się do dalszej pracy. Jak już nawiązałam do lnu, to zacznę od samego początku, jaka jest historia powstania takiego surowca z włókien roślinnych, czyli z roślin łykowych. Aby uzyskać taki surowiec, czy to lnu włóknistego, czy to konopi włóknistych, potrzebujemy najpierw tą roślinę wysiać z materiału siewnego, siemienia lnianego czy siemienia konopnego. Wczesną wiosną robi się wysiew. Około 3-4 miesięcy później rośliny są gotowe do zbioru. Tradycyjna technologia zbioru i przetwarzania roślin włóknistych, jakimi są właśnie len włókniste i konopie włókniste, wymaga takiego etapu, który nazywa się roszeniem. Polega na tym, że zebrany materiał roślinny kładziemy na około miesiąc na trawie, przez co poddaje się on działaniu rosy, stąd nazwa roszenie tych roślin. Dzięki roszeniu następuje w roślinie, która składa się z łodygi, w której łodyga składa się z włókna oraz paździerza, następuje rozkład klejów łączących włókno właśnie z tym drewnikiem, z paździerzem. I dopiero wówczas możemy mechanicznie, za pomocą dawnych narzędzi, które między innymi nazywają się międlicami, cierlicami, możemy połamać ten drewnik, powodując oddzielenie włókna od paździerza. To, co spada na ziemię, jest to paździerz. Nazwa paździerz kojarzy się z miesiącem październikiem, który właśnie, jego nazwa tego miesiąca pochodzi od czynności, która była wówczas właśnie wykonywana, czyli łamania łodyg lnu. To, co spadało na ziemię, był paździerz i stąd właśnie miesiąc, w którym to się robiło, ma taką nazwę, jaką ma. No ale wracając do samego włókna, to po łamaniu łodyg lnu na międlicach i cierlicach należało len i konopie wyczesać. Była to praca dość trudna, bo te włókna są długie, plątały się, ale to, na czym się to robiło, były to szczotki o różnych rozstawach zębów, więc można było zacząć od zębów najszerzej rozstawionych, przechodząc stopniowo aż do jak najbardziej zagęszczonych, żeby uzyskać bardzo delikatne włókno, które jest idealne do przędzenia. To oto była historia roślin włóknistych, lnu, konopi włóknistych. Dzięki temu procesowi możemy uzyskać rośliny o różnych parametrach. Może to być włókno krótkie, lniane, takie w naturalnym kolorze. To jest na przykład włókno konopne. Jeśli chodzi o długość, to jest długie, ale widzimy już, że ma inny kolor. To jest włókno rozjaśniane. Do naturalnych sposobów, takich dawnych, tradycyjnych, historycznych, należało na przykład rozjaśnianie włókien roślinnych
poprzez pozostawianie ich na mrozie, na śniegu, na przykład na całą zimę. Można to było zrobić albo na etapie już gotowej tkaniny, albo na etapie włókien dopiero przygotowanych do przędzenia. No i wracając do kołowrotka, to pokażę wersję troszeczkę szybszej pracy niż ta, która była przed chwilką, czyli właśnie przędzenie, mam akurat len włóknisty, czyli przędzenie lnu na kołowrotku. Czynności, jakie musiała zrobić prządka, to wcześniej sobie przygotować ten materiał, na którym pracowała, w taki sposób, żeby włókna były ułożone w jednym kierunku, żeby umożliwić uzyskanie właśnie przędzy taką, jaką chciała uzyskać. W dzisiejszych czasach możemy skorzystać już z różnych rodzajów surowców do przędzenia, jednakże za czasów dawnych i jeszcze dawniejszych, no były to głównie len, konopie i w niewielkim stopniu pokrzywy. One się charakteryzują znacznie niższą wydajnością włókna w roślinie, więc pracy z nimi, z pokrzywami było znacznie więcej, ale są to włókna najdelikatniejsze, jakie można było uzyskać. Natomiast len, konopie to są włókna bardzo trwałe, wytrzymałe, używane były zarówno do produkowania odzieży, która można sobie wyobrazić, że przy takim nakładzie pracy miała zupełnie inną wartość jak dzisiaj. Przędzenie jest etapem obróbki włókien roślinnych i zwierzęcych, który poprzedza już w zasadzie etap ostatni, no prawie ostatni, jakim jest tkanie. Sposób przygotowania tych przędz, on też warunkował ich dalsze wykorzystanie. Praca na włóknach roślinnych, które są bardzo mocne i o bardzo dobrych parametrach, te długie, takie najwyższej jakości, była pracą skierowaną pod uzyskanie nici na osnowy tkackie. To są nici, które poddawane są tak naprawdę i wielu naciskom, wielokrotnemu przesuwaniu, przemieszczaniu, ocieraniu i one bardzo istotne jest, żeby były mocną przędzą. Dlatego pracowano, aby uzyskać osnowę, głównie na takich długich włóknach. Przędze, które były używane oprócz osnowy do tkactwa, to jest również przędza używana do tworzenia wątku i tutaj już nie było aż tak bardzo istotne, żeby te przędze były takiej bardzo wysokiej jakości. Częściej przędze wełniane stanowiły wątek, a przędze te lniane, konopne, zwłaszcza do tkanin, w których wymagana była duża ich trwałość, to właśnie były przędze roślinne. Pozyskane włókna roślinne bądź zwierzęce, przątki czy tkaczki mogły poddawać też barwieniu, co umożliwiało oczywiście uzyskanie ciekawych odcieni do dalszej pracy. O ile włókna zwierzęce, czyli runo owcze, poddaje się dość wdzięcznie i łatwo barwieniu roślinnemu, o tyle włókna roślinne są dość trudne i w farbowaniu i nie chcą tego barwnika roślinnego, naturalnego przyjmować aż tak bardzo. Niemniej jednak wprawne ręce na pewno zrobiłyby to w wspaniały sposób, aby udało się uzyskać dokładnie to, co dana farbiarka, czy nie wiem jak się nazywa taka funkcja, chciałaby uzyskać. O tym na pewno powie właśnie Ula. Wydawałoby się, że zawód przątki mógł zaginąć wieki, lata temu, ponieważ w tej chwili cała praca wykonywana jest maszynowo i po części tak jest. W dzisiejszych zakładach, które zajmują się włókiennictwem, praca jest oczywiście wykonywana na wielkich liniach, których zadaniem jest rozluźnienie włókien, wyczesanie ich we właściwy sposób, zgrzeblenie tych włókien i dalsze ich przędzenie już na różne sposoby. Jednakże rzemiosło dawne, jakim jest przędzenie, nie zanikło tak ostatecznie i tak do końca. I w dzisiejszych czasach kobiety zajmują się przędzeniem, spotykają się wspólnie przy kołowrotkach, spotykają się, aby porozmawiać, aby wymienić się doświadczeniami. Kołowrotki, z których możemy dzisiaj korzystać w dzisiejszych czasach, nie muszą to już być kołowrotki zabytkowe. Są firmy, które zajmują się produkcją tego sprzętu. Więc samo rzemiosło jest w mikroskali, ale nadal żywe. Rzeczywiście kiedyś kołowrotek znajdował się w każdym domu. Każda kobieta była przątką. Niezależnie od tego, czy jej to wychodziło dobrze, czy jej to wychodziło troszeczkę gorzej, musiała się nauczyć, musiała prząść, bo to była rola kobiety w każdym domostwie. No,
rzeczywiście mówiło się, że kołowrotek był w każdym domu. Kołowrotek miewał różne nazwy. Kółko, wrzeciono też mówiono, nawet na taki kołowrotek mówiono wrzeciono, ale często występuje nazwa kółko w takiej gwarze ludowej. Więc te kółka naprawdę były w każdym domu i każda kobieta była prządką, więc nawet dzisiaj kobiety, które chciałyby spróbować przędzenia i nie wychodzi im na początku, mogą się tym śmiało podeprzeć, że kiedyś każda kobieta była prządką.